wiosnę. Dostałam niedawno list i jedna pani wielbicielka pisała: niech pani śpiewa do późnej starości. Więc takie życzenie to jest prawie rozkaz. Na razie pomyślałam sobie, że będę śpiewać do wiecznej młodości. Pamiętasz, była jesień, mały hotel pod Różami. Sława Przybylska na polskiej scenie muzycznej pojawiła się w latach 50., a rozpoznawalność przyniósł jej utwór Pamiętasz, była jesień, nagrany do filmu Pożegnania. Dziś Przybylska jest uznawana za legendę estrady. Mając 90 lat, nadal stale koncertuje i wypełnia sale muzyczne po brzegi. Sława Przybylska jest tym dla Polaków, co Edith Piaf była dla Francuzów. Zaczarowałeś oczy, zaczarowałeś serce. Mam takie też wrażenie, to czego młodzi się od pani mogą nauczyć, a nie wszyscy pochodzą z dużego miasta, że najważniejsze w życiu są korzenie i pani o tym nigdy nie zapomniała. Mogę teraz powiedzieć, wieśniarka z Podlasia? Wieśniaczka. Wieśniaczka, no właśnie. Powiedzieliśmy, my jesteśmy wieśniacy. Podlasie śpiewało? Podlasie, oczywiście, Podlasie. Podlasie to właściwie dało mi wszystko. Podlasie i śpiew, i miłość do przyrody. Ja wszystko, co najlepsze, zawdzięczam mojej mamie. Przekazała mi potrzebę zauważania pięknych rzeczy. Człowiek może być szczęśliwy, jeśli wykonuje to, co kocha. Bo wtedy nie przepracowała jednego. A jeśli ktoś go zmusi do innego zawodu, to będzie nieszczęśliwy cały czas. Listy jak zgubieni podróżni bląkają się nie wiadomo gdzie. Może wiatr je gdzieś niesie jesienią. Jak by pan scharakteryzował tą współpracę z panią Sławą? Przed każdym koncertem Sława przyjeżdża do mnie na próbę i tę próbę nagrywa. W domu odsłuchuje, po czym dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, tu zmienimy, tam zmienimy, tu zrobimy. A przecież to już setki razy było wykonywane wcześniej. Mimo iż 66 lat na scenie, ona nagrywa swoją próbę, żeby zobaczyć, czy jest okej? Okay? Za każdym razem, przed każdym koncertem. Ona nie jest osobą łatwą, która sobie odda tak nadmuchać w kaszę, jak to się mówi. Nie, ona wie doskonale, czego chce. Jest skorpionem. Skorpion niestety ma taki charakter, że dziurki nie zrobi, ale krew wypije. Tak, i Sława jest po pierwsze bardzo wymagająca, po drugie, jak się na coś uprze, to niestety ciężko do czegoś przekonać. Powiem tak szczerze, nigdy się z tak zawziętym artystą nie spotkałem. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Chciałem zapytać o pani wizerunek. Czy on się stworzył w którymś momencie? Sylwetka baletnicy, tancerki klasycznej. Ja po prostu jestem wierna sobie i nie mam potrzeby zmian. Staram się, żeby była harmonia pomiędzy życiem materialnym i duchowym. A ty mnie wręcz wygnałeś i tamto pokochałeś, to po co całowałeś mnie wtedy? Jest młodą dziewczyną, to jest fenomen. Przecież wspaniale się rusza, ileż ona ma wdzięku. Najśmieszniejsze jest wtedy, kiedy na sali są kobiety znacznie od niej młodsze, mające po te 70, 80 parę lat, i one patrzą na nią, jak to możliwe. Byłam na jednym koncercie i usłyszałam, jakież pani ma piękne nogi. Ktoś krzyknął, tak, widząc tak, tak. Sławę wchodzącą na scenę. Ona nie udaje, ona taka jest na scenie i w rzeczywistości. Ja przede wszystkim muszę pani podziękować za to zaproszenie tutaj, że się udało, że się spotykamy. Jak ten pani dzień wygląda? Znaczy, teraz jest trochę smutny, ponieważ jestem już osamotniona, ale starałam się, żeby każdy dzień zaczynał się właśnie od spojrzenia w niebo, w brzozy, które widzę przez okno i które tańczą. Jak jest wiatr, to ja uczę się tańca od brzóz. Balet pani uwielbia? Uwielbiam w ogóle taniec. Te pani ręce na scenie, które cały czas tańczą balet. Jeśli wstaję i dobrą muzykę mam, kubańskie rytmy, to ja po prostu tańczę. No. Tak?
Tak, ja po prostu tańczę i staram się... Czyli to jest prawda, że pani Sława Przybylska pół godziny codziennie rano sobie ćwiczy, tańczy, tak? To pani nawet czasami więcej. Dla mnie ruch jest istotą życia. Muszę zwrócić uwagę na to, na jaką ma pani sylwetkę. Korzysta pani z wagi. Jako artystka uważa, że te swoje 45 kg trzeba ważyć. Nie więcej, nie mniej, tak? Tak, to zależy. Jak wiem, że będą koncerty, to staram się nie jeść nic słodkiego i wtedy ważę 45. A jak mam przerwę, no to bardzo lubię coś słodkiego zjeść. Trzeba te nasze przymusowe obowiązki zamieniać w radosną konieczność. I wtedy nie ma czegoś takiego jak narzekanie, że jestem zmęczona, ile ja mam obowiązków. Nie. Radosna konieczność. Zamieniać to wszystko na radosną konieczność. Przepięknie powiedziane. A jakbym puścił latynoską muzykę, to zatańczy pani ze mną? No pewnie. To co? To jest okej? Nawet przy pani to mi głupio, pani to tak robi, świetnie. Czyli jest okej. Okay.